Patrzcie! Tam coś z chmur wystaje! Co? To wieża Eiffla. Symbol Paryża. Ty kulik, co to? Piramida jakaś, ty co? Już wiem! To jest ekskluzywna smocza jama. Tutaj się smok to fajnie ma. Mieszka sobie pod skłem w centrum. Piernitki same mu się pchają do jamy. O świre, to jest wejście do Luwru. Wielkiego muzeum. Jan Hippie Kulik, co oni tam robią? Pradziadek miał rację. Paryż to miasto miłości. Ale fajnie! Mógłbym tak całe życie podróżować! No dobra, dobra, wracajmy na ziemię. Lecimy przecież po składniki do Degipsatora, który uratuje skierkę i żagiewkę. Mamy już tak. Włos liczy rzepy, lustro gnomów, łuskę Nixa. Nie marudź, pamiętam. Szukamy tu guzika Latusa. Zdaje się, że ktoś się wyprowadza. Rustka posukiwawca się już nie rusza. Ci dwaj z Safą to latusy? Takie wielkie? A co to właściwie są te latusy? Latus to taki mały, domowy chochlik. Opiekuje się dziećmi i nie zmienia miejsca pobytu. Jak domowy, to w każdym domu powinien być jakiś. To nie lodówka. Jak w domu nie ma małych dzieci, to on usypia czy coś. Znaczy, wszystkie latusy w okolicy śpią? Musimy poczekać. Na pewno w okolicy mieszka jakieś dziecko. Panie Legrand, to ze strychu te rupiecie? A, ze strychu! Po balaburżach. Pamięta ich pan? Mieli chyba z piąty te dzieci. O, Sophie, nareszcie! Spóźnię się! Już jestem! O, na pomoc! Zapnij pasy. Dokąd jedziesz? Na dworzec. Zapomniałaś, że mama dzisiaj wraca? Już dzisiaj? Ojej! Tato, błagam! Zatrzymaj się! Zapomniałam zeszytu. Nie. Sophie! Jest naprawdę późno! Już idę! Super. O! Ulala, ale koraz. Sophie, lepiej pojedź metrem. Ekstra! Pamiętaj, wysiadasz na stacji Bastylia! Aha, pa, tato! Dziwne, nigdy nie lubiła jeździć metrem. Ta dziura w ziemi to na pewno jest smocza jama, ja tam nie wchodzę! Oj, oświrek, przestań, to wejście do metra. Skoro ludzie jeżdżą metrem, to czym jeżdżą krasnale? Centymetrem? Sacre ble! Dobrze. Bastylia, dwa przystanki. Fajna muzyczka! Uwaga! Na peron wiedzie kolejka w kierunku Łapać ją! Mój plecak! Puszczaj! Ej, złodzieje! O, jaki smoko, nie mówiłem! No puszczaj, no! Jaki smok, to starsza pani jest! Tutejsze staruszki są wojownicze! Dziękuję pani! Ej, zostaw mój plecak! Pardon? Takie coś z patyków. Chciało zabrać dziewczynce plecak.
Co się porobiło? Hmm? Takie coś z patyków? Nonsens. Jaka dziewczynka? Ale nic nie rozumiem. A to czyja zguba? No i uciekł. Znalazłam tylko pluszaka. Hej, op! Usy do góry, nie płacz! Zgłosisz to policjantowi i po kłopocie. Co ty wiesz o kłopotach? No wiesz, jestem krasnoludkiem. Kłopoty to moja specjalność. Tylko nie policję, zawiadomią moich rodziców. Zgubiłam ulubiony pierścionek mamy. Widziałam podobny w jednym sklepiku i chciałam go odkupić. Ale teraz nie starczy mi forsy. Reszta została w plecaku. I jeszcze nie poszłam do szkoły. Tak, możesz zarobić na pierścionek. Latus? Ale masz fajny nos, to guzik! Naprawdę mieszkałeś w tej starej szafie na naszym strychu, tak? To zapraszam do mojej szafy. Bardzo chętnie zrobię ci w niej miejsce. Merci beaucoup, czyli dziękuję bardzo. Hopla, stacja Bastil! Wysiadamy! Ojej! Mapa na torach! A Babu Jaga w rozsypce! Stać! Zatrzymać się! Czary mary okulary, ja płuca tu wypluwam, a ty machasz łyżeczką i załatwione. To nie fair. Co to było? Takie coś z patyków? Co ja napiszę w raporcie? To Latus? Nie wiedziałem, że Zoświrka taki tancerz. Pardon, rozejdź się. Co to za popis? Będą kłopoty, guzik łykami. Znikam. Zbieram fundusze na szczytny cel. Jesteś za mała na pracę w metrze. Na pewno powinnaś być w szkole. Idziemy na komisariat. A krasnoludki nie są za małe, żeby pracować. Ty oglądaj świecidełka, a ja się ruszę. Latus, co za spotkanie? Ulala, oddaj mój zniku guzik. A, to twój guzik? Oui, ale po co wam guzik Latusa? Jest nam bardzo potrzebny. Bez niego nie zrobimy degipsatora, prawda, Babu Jago? Mamo, nie mogę wam dać mojego guzika, bo nie będę mógł znikać. Czy to Babu Jaga, ma chérie? Ach, daruj, ale guzik będzie mi jeszcze potrzebny. Och, te oczy, na kongresie czarownic byłaś po prostu mocna. Jesteśmy na miejscu. Proszę. Ale proszę pana, to naprawdę nie moja wina, że mi ten grajek zabrał plecak. O, proszę pana, to on! Et voilà! Sophie! Córeczko! Mama! Tata! Córeczko! Zadzwonili na komórkę taty, że znaleźli twój plecak u złodziejaszka, którego schwytali w metrze. Hopla! Co? No dobra, teraz twoja kolej. Pokaż, co masz w tym plecaku. Tak nisko upadłeś? Kradniesz zabawki dzieciom? Panie władzo, co pan? Ja jestem złodziej par excellence. Jak już zbierzemy wszystkie składniki do degipsatora, wrócę i założymy zespół taneczny. Nie będę miał czasu. Czekamy na nowego lokatora.
Sofi się cieszy. Ładny pierścionek kupiliśmy. Ładny. Razem zapracowaliśmy na niego. Ale ja mówię o guziku Latusa. Voilà! Zatrzymaj ten guzik na pamiątkę, ma chérie. Och, brakuje wam teraz kawałka śmiechociacha kabutera z Holandii. Lecimy do Holandii? Oui! Mam nadzieję, że nie trzeba będzie walczyć z wiatrakami. Adieu!